Zapraszamy na Chorzowski Serwis Informacyjny. Zobaczmy skrót wydarzeń z ostatniego tygodnia. 27 lutego odbyło się oficjalne przekazanie i prezentacja wysokospecjalistycznego aparatu do badań USG dla dzieci w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie. Zakup sprzętu był możliwy dzięki zaangażowaniu wielu osób. Ponad 50 tysięcy złotych pochodziło z aukcji charytatywnej przeprowadzonej w 2018 roku na balu prezydenta. Około 40 tysięcy złotych dołożył szpital. Podobną kwotę ofiarowała Fundacja Iskierka. Zakup był możliwy również dzięki 15 tysiącom złotych z unijnej dotacji. Ultrasonograf jest wyposażony w głowicę do badań m.in. jamy brzusznej, tarczycy, płuc, piersi, stawów mięśni czy skóry. 28 lutego w kinie Grajwka miało miejsce spotkanie z Sonią Bohosiewicz. Aktorka gościła w Chorzowskim Centrum Kultury przy okazji projekcji filmu Obława. Ubóstwiam takie kina. One mają, wiesz, mniejsze są, mają dusze. Wiadomo, że tamte. Oczywiście rozkosznie się chodzi do kina, gdzie jest popcorn i tacos i wszystko, co trzeba. Ale takie kina mają zupełnie inny klimat i takie spotkania są szczególne. I te spotkania nigdy by się nie odbyły w kinie, w multipleksie, prawda? A tutaj jest takie, wiesz, to jest strasznie przyjemne w ogóle spotkać się z publicznością, że mogą zadać pytania, poobcować trochę. To też jest takie czarodziejskie, wiesz, że z jednej strony ktoś pojawia się na tym ekranie, znasz go oczywiście z telewizji, gazet, coś, no nie, ale jest na tym dużym ekranie i nagle wychodzi tutaj i można z nim porozmawiać i spytać o nim daną scenę, albo o co wtedy, albo jak ktoś to interpretuje, też się podzielić swoimi. Bardzo często ludzie też opowiadają swoje rzeczy, nie pytają wcale, tylko chcą opowiedzieć coś od siebie i to jest fantastyczne. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich widzów telewizji ComTV i zapraszam wszystkich do kin studyjnych, przeróżnych w całej Polsce, ale tu akurat zapraszam wszystkich do chorzowskiego kina Grajwka. A to mówiłam ja, Sonia Bohosiewicz ze Śląska. Grupa Ościenia, w której skład wchodzi 6 artystów: Tomasz Chmielewski, Jerzy Dmitruk, Marian Molenda, Krzysztof Rozpądek, Edward Syty oraz Zbigniew Nakłaniec, zaprosiła do współpracy artystkę Annę Stawiarską. Zaowocowało to ich wspólną wystawą, którą można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki MM. Zawsze staramy się zaprosić jakiegoś gościa. Ostatnio tak się składa, że w związku z tym, że my w grupie jesteśmy samymi mężczyznami, no to zapraszamy głównie kobiety i no... W przypadku wystawy chorzowskiej w naturalny sposób była to Ania Stawiarska, artystka bardzo głęboko osadzona w to środowisko, w ten teren. Cieszę się, że dochodzi do tego kolejnego spotkania, do kolejnej dyskusji o sztuce i no jest to jakimś takim zasiewem do dalszych działań. Pracę artystów można oglądać w Miejskiej Galerii Sztuki MM do 25 marca. W Chorzowie przy ulicy Skrajnej oficjalnie otwarto dzienny dom Senior Plus. Starsi mieszkańcy mogą tu wziąć udział m.in. w zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych i edukacyjnych. Dom istnieje od 2007 roku. Jednak teraz dzięki kompleksowej modernizacji placówka w pełni może wykorzystywać swój potencjał. Mamy tutaj na miejscu 35 podopiecznych. To są osoby, które są dotknięte różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi, zazwyczaj zdrowotnymi, aczkolwiek też bardzo często dotknięte są samotnością. My wychodzimy naprzeciw tym problemom i te osoby znajdują u nas miejsce. Każdy z pensjonariuszy otrzymuje śniadanie, otrzymuje obiad, jakiś podwieczorek. Dzienny dom Senior Plus przy parafii pod wezwaniem Jezusa Chrystusa, dobrego pasterza, prowadzi ośrodek Święty Florian w Chorzowie. Modernizacja budynku była możliwa dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 300 tysięcy złotych. 75 tysięcy złotych dołożyło miasto. Bieżące utrzymanie domu to koszt rzędu 280 tysięcy złotych rocznie, z czego 120 tysięcy pochodzi z budżetu państwa w ramach programu Senior Plus. Na kolejne podsumowanie wydarzeń w Chorzowie zapraszamy za tydzień.